Baba Pooh. Hello, bitches! Szkoła. Co słyszą uczniowie? Najgorsze teksty nauczycieli! Moja stara to twój stary. Cześć, mama, sister, no witam, witam cię, kochana Kruszynko, w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem z serii Back to School. Przygotowałam dzisiaj dla was typowe teksty nauczycieli, które wszyscy bardzo dobrze znamy, które bardzo nas wkurzają, ale jednocześnie dość mocno bawią. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Co więcej, jeżeli nie dasz łapki w górę, będziesz musiał pisać 1000 razy, już nigdy nie zapomnę o łapce w górę. Dajcie znać w komentarzu teraz, jaki tekst kojarzy wam się na pierwszy rzut, kiedy słyszycie hasło typowe teksty nauczycieli. Jesteście najgorszą klasą w szkole. Przepraszam, ale z czego ty się tak śmiejesz? Może powiesz na głos i wszyscy się pośmiejemy? Przepraszam, ale co to są za rozmowy? Tomek, Ania, cisza! Naradka mówi się po lekcji. Siedźcie! Dzwonek jest do nauczyciela, a nie uczniów. Rozumiecie? Nie? No trudno, lecimy dalej. Skoro masz tak dużo do powiedzenia, to może zamienimy się miejscami? Macie już 3 sprawdziane tego dnia. No dobrze, wpiszę jako kartkówkę. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Macie się przeprosić nawzajem. Mogę do toalety? Przed chwilą była przerwa. A teraz mogę do toalety? Od chodzenia do toalety jest przerwa. Proszę pani, mogę do toalety? Za chwilę będzie przerwa. Czy ja ci przypadkiem nie przeszkadzam? Czy ja powiedziałam, że można się spakować? Ja nie uznaję szczęśliwego numerka. No już prostszy zadań nie mogłam dać. Oddaj telefon, do odbioru będzie po lekcji. Przez rodziców. Widzę las rąk. Inne przedmioty mnie nie obchodzą. Mój przedmiot jest najważniejszy. Dobrze, ja rozumiem, że wy jesteście humanistami, ale matematyka to królowa nauk, ją trzeba znać. Taki mądry, a taki leniwy. Przysiadasz się do pierwszej ławki, tak do ciebie mówię. A żeby wam się nie nudziło, to zadam wam na weekend. Makijaż do szkoły jest zabroniony. Tak, ja mogę, bo jestem dorosła. Wszystko było na lekcji, wystarczyło słuchać. Jak czegoś nie rozumiecie, to pytajcie, od tego tutaj jestem, żeby wytłumaczyć. Proszę pani, bo ja nie rozumiem do końca tego. Ale kto tego nie rozumiesz? Przecież przed chwilą to tłumaczyłam, nie słuchałeś? Ty mnie pytasz, czy odpowiadasz? Wstań, jak do ciebie mówię! Mam już tego dość, cała klasa dostaje uwagę. Ale to w twoim interesie jest dowiedzieć się, co było zadane. Kartkówek nie muszę zapowiadać. To będzie na maturze, uważajcie. Dobrze, przełożę wam sprawdzian, ale pamiętajcie, że matury nikt wam nie przełoży. Do odpowiedzi numer... O, adwokat się znalazł. Tak to sobie możesz mówić do kolegi. Podziękujcie koledze, to dzięki niemu. To co, widzimy się za rok. Kartkówka to też forma wypowiedzi. Nie piszę, tylko jest napisane. Jesteście już prawie dorośli, zachowujcie się. A gdzie te rączki? A ocenę to mam wam podzielić na dwóch? A jakby kolega kazał ci skoczyć z okna, to też byś skoczył? Misie, to są w zoo. Tak to się możesz ubierać w domu, jak ci matka pozwoli, a nie do szkoły. Albo na jutro zmyjesz te włosy i będziesz wyglądać jak normalna ósmoklasistka, albo idziemy z tym do dyrektora. Za to masz obniżone zachowanie. A kto wam w czasie lekcji pozwolił chodzić po klasie? Siadaj, jedynka. Nie rozumiecie? No trudno, ja muszę jechać dalej, przeczytacie sobie w podręczniku. Ja muszę realizować podstawę programową. Jak tak dalej będziesz się uczył, to faktycznie będziesz wykładać chemię. Ale chyba na półkach w Biedronce. Ja was tutaj nie trzymam, drzwi stoją otworem. Proszę bardzo, nie podoba się, możecie wyjść. Dzień dobry, czy sprawdziła pani testy, które pisaliśmy tydzień temu? A co wy myślicie, że ja to sprawdzę tak? O, myślicie, że nie mam testów innych klas? Proszę, powtórz to, co powiedziałam przed chwilą. To kiedy umawiamy się na sprawdzian? Jak ci zimno, to było trzeba się ubrać, kurtkę do szatni. Za chwilę pójdziesz za drzwi. Ale nie ma poprawki, macie zdać za pierwszym. Co to za makijaż? Biegiem do łazienki! Wstań i zobacz, jak siedzisz. Może noszę okulary, nie oznacza, że jestem głucha. Boże, widzisz, a nie grzmisz! Nie ziewaj tak mocno, bo przecież się zrobi. Kowalski? Nie ma. O, uznajmy to za dar losu. Ale dzisiaj nie ma kropek, popytam. Nie najadłeś się na przerwie? Guma do kosza, ale mi to już. Po dartych spodniach to ty sobie możesz co najwyżej chodzić na podwórko. Musisz wiedzieć, co chcesz robić po szkole. Uczcie się do matury, od tego zależy całe wasze życie! A jak ty z tymi tipsami się podcierasz? Szanowna młodzieży, coś mi się tu stało i nie działa. Czy ktoś umie w te komputery? Jesteś starszy, powinieneś dawać przykład kolegom. Na żadną wycieczkę z wami nie jadę. Trójka to też jest dobra ocena. Jak zwykle wszyscy zgodni. Same pały. Wy się w ogóle nie uczycie! Usiądź koło okna, może cię oświeci. A co tam masz pod ławką? Jak tak często chcesz chodzić do toalety, to załatw sobie zaświadczenie, że masz problemy z pęcherzem. Dzień dobry. Oj, nie wiem, czy taki dobry. Sprawdziłam wasze klasówki. Co mnie obchodzi, że to jest hybryda? Masz to zmyć teraz i już. Ostatnia ławka! Czy ja wam nie przeszkadzam?
wydaje mi się, że brakuje tylko kawki i ciasteczek. Nie dopuszczę was do bierzmowania. Z takimi wynikami to wy na pewno nie zdacie matury. Ucz się do testu ósmoklasisty, on powinien być dla ciebie najważniejszy. Zaproszenie to sobie możesz odrzucać na Facebooku, a nie do tablicy. Ze mną się nie dyskutuje. Dlaczego nikt cię nie zgłasza? Chciałam z wami to przedyskutować. Nie jestem twoją koleżanką. Dzwonek jest mój. Jak skończycie robotę, to możecie wyjść. Jak nie skończyliście, to trudno siedzieć na przerwie. Więc to puszczaj, żurawia. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie od ciebie na wywiadówkę. To zajęcie dla chętnych, ale chcę was tam widzieć wszystkich. Nie bujaj się na krześle, bo mój kolega kiedyś spadł i rozbił sobie głowę. Jeżeli gadacie, to mam rozumieć, że już skończyliście zadanie. Może zadać wam kolejne. Nudzicie się? Nie cytuj podręcznika, wyjaśnij to własnymi słowami. Źle, w podręczniku jest napisane inaczej. Czy ja uczę w szkole specjalnej? Uczycie się dla siebie, nie dla ocen. Dlaczego znowu macie same pały? Ostatni raz zwracam ci uwagę. Na dzisiejszej wychowawczej nadrobimy lekcję matematyki. Wszyscy wychodzą, reszta zostaje. Ja nie zadaję na weekend, przecież możesz to zrobić w piątek wieczorem. Nie obchodzi mnie, że to nie twój papierek, masz go podnieść. Nie biega się po korytarzu. Dlaczego spóźniłeś się na lekcję? Było trzeba szybciej przyjść. Ściągi to sobie możecie robić, żeby się z nich uczyć, a nie ściągać. Ja wiem, że tego nie było na lekcji, ale powinniście to wiedzieć. To ominiemy, tego będziecie uczyć się na studiach. To ominiemy, tego uczyliście się w szkole średniej. Co się tak smucisz? Jutro ciebie zapyta. Oszczędzę ci chyba wrażeń z przejściem do następnej klasy. Idź do pani dyrektor się spytać, dlaczego wyrzuciłam cię z klasy. Śpi się w nocy, a nie na lekcji. Twoja pięta achillesowa to chyba głowa. A teraz część artystyczna, wasze wypowiedzi. Mam nadzieję, że rozmawiacie o lekcji. Zaliczam cię. Zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Jak nie zmienisz tego koloru z głowy do jutra, to osobiście ci zgoleją na łyso. Dzisiaj sobie wylosujemy, kogo zapytamy. Ja już chyba nie muszę chodzić do cyrku. Cyrk to mam tutaj od poniedziałku do piątku. I to wszystkie typowe teksty, które znam. Jeżeli znacie więcej, to koniecznie piszcie je w komentarzu. Te najlepsze oczywiście jak zwykle posertuszkuję. Jeżeli macie ochotę, to mogę wybrać 10 albo 12 najgorszych z tych wszystkich i je skomentować w kolejnym odcinku. Dajcie mi znać jeszcze w komentarzu teraz, który z tekstów bawi was najbardziej. Jak go tylko słyszycie, to po prostu lejecie, padacie na łopatki. A który z tekstów po prostu jest najbardziej wkurzający, jak tylko go słyszycie, to macie ochotę udusić tego nauczyciela i co on w ogóle tutaj robi, niech się zamknie. I tak więc już tyle, kryszynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie stawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku. I oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, i mogę was jeszcze poprosić o to, żebyście pisali swoje pomysły na jeszcze jakieś odcinki z serii Back to School. Powoli będziemy skończyć tą serię, ponieważ szkoła się już zaczęła, ale chciałam wam powiedzieć, że kochani, to już jest pierwszy weekend, także spokojnie. Najgorsze są te pierwsze dni, kiedy po prostu nie chce nam się przyzwyczaić z trybu wakacyjnego na tryb szkolny, ale jak się wdrożymy, to naprawdę będzie spoko. Także nie martwcie się, jestem z wami. Też jeszcze pójdę do szkoły tylko za miesiąc, ponieważ moja uczelnia startuje w październiku. Ale się już z wami żegnam i elo, kochamy skrzynki, widzimy się niebawem.